Cześć. Basia Songin, zespół Mehehe. Cześć, Helena, też zespół Mehehe. Jesteśmy z Polski. Przyjechałyśmy do Brukseli zagrać niezwykły koncert w niezwykłym miejscu, na cmentarzu, a dokładnie w katakumbach. Jesteśmy duetem, który inspiruje się ludową magią, uzdrowicielkami, szeptuchami i rytuałami ludowymi, głównie z Polski. A idźże ty koniu wrony z siodłem do domu. Nie powiadaj matce ojcu. Znamy się w sumie już od wielu lat, ponieważ obie gramy w różnych zespołach w Warszawie, w zespołach inspirujących się i zatopionych w muzyce tradycyjnej lub inspirowanej muzyką tradycyjną z różnych stron świata. I gdzieś w pewnym momencie nasze poszukiwania dookoła muzyki, dookoła tworzenia dźwięków i muzycznej opowieści się spotkały i tak powstało Mehehe. Dokładnie wydarzyło się to 2 lata temu. Spotkałyśmy się we wspólnej chęci opowiadania historii o postaciach, które są dla nas super ważne, czyli tak zwanych czarownicach, mądrych kobietach, które kiedyś na wsi pełniły bardzo ważną funkcję. Były strażniczkami zdrowia, wiedzy tajemnej, ale też było trudne właśnie z tego powodu, że trudniły się tymi rzeczami, że były tymi strażniczkami. I jest to niebywale fascynujące. Jakie było to wesele, woda i ziele. Jaka była panna młoda w Dunaju woda, w Dunaju woda, w Dunaju woda. Mehehe to słowo wymyślone przez nas, nawiązujące do kilku rzeczy. Nawiązujące do mchu, ponieważ wszystko, co kobiece, co związane z magią ludową, z uzdrawianiem, było związane też z lasem, z naturą, z tym, co daje nam świat, co możemy znaleźć po prostu na ziemi, w lesie, w tym mchu, w trawie. I to też nawiązanie do jednego z najstarszych i najprostszych zaklęć magicznych, czyli do śmiechu. Tak, istnieje zwyczaj, w sumie nieświadomie go stosujemy nawet dzisiaj, obśmiewania lęków na przykład. I to jest między innymi właśnie Mehehe.
Nasza muzyka nie jest łatwą muzyką, to jest muzyka niejako kontemplacyjna, więc niełatwo nam się wpisać w każdego rodzaju imprezę czy miejsce. Natomiast o dziwo, odkąd nasz zespół istnieje, to nie narzekamy na brak propozycji i okazuje się, że to zainteresowanie naszą pełną szeptów i dziwnych dźwięków muzyką jest nawet za granicą, o czym świadczy chociażby to, że tutaj przyjechałyśmy na zaproszenie Music Public. Głównie pracujemy razem, szukamy różnych rytuałów, najczęściej szukamy po prostu rytuałów, albo w starych księgach, albo jeżdżąc gdzieś na wieś w miejsca, gdzie wiemy, że możemy znaleźć jakieś przekazy. Każda z nas też ze swoich rodzin wyciągnęła jakieś historie. Najpierw szukamy tych rytuałów, czasem są to słowa jakiegoś zaklęcia, czy jakiegoś właśnie starego rytuału, czy starej piosenki, która nas zaciekawia i w ten sposób po prostu powstaje do tego muzyka. Nie robimy magii na scenie. Nie jesteśmy wiedźmami, które wychodzą i odprawiają te rytuały, więc bardzo często też przekształcamy te słowa, żeby nie były one dokładnie takie jak w zaklęciach. Dużo też powstaje podczas improwizacji. Spotykamy się na próbę, czasami wspólnie trafiamy na jakiś trop właśnie rytuału, czasami jedna z nas przynosi taki zaczyn i potem siedzimy, wspólnie improwizujemy, jesteśmy z tym kawałkiem tekstu czy melodii i to jakoś tak powstaje we wspólnym naszym udziale, tam ciąg dalszy jakby. Pokrzywy zielone, 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 drzewiecie w ogniu spalone, spalone. Pracujemy teraz nad materiałem, który roboczo nazywamy sobie transowym, czyli zagłębiamy się troszeczkę w świat tego, co gdzieś w życiu, takim magicznym życiu wsi było bardzo obecne i pozostało do dzisiaj w muzyce tradycyjnej, czyli trans, który opiera się na rytmie, na pulsie i to na nim buduje się melodia, pieśń, taniec i to, że ludzie po całym ciężkim dniu pracy pozwalają sobie odpłynąć, jakby uwolnić się, tańcząc, jakby odpływając razem z tym rytmem. Dziurawiec polny, kropiony, kropiony, po trzecim tańcu spalony, spalony! Dziewięć sił jasne, to ziele, to ziele, trzy razy w ogień, rzuć śmiele, rzuć śmiele! Mokrzyca, rososzka, jemioła, jemioła, niech siłę ognia przywoła, przywoła! Thank you.
Niech się ogień pali, niech się pali, niech się pali, niech się ogień pali, niech się pali, niech się pali, niech się ogień pali, niech się pali. Oh.